Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. Bohaterką naszego programu jest autorka, która w pierwszych dekadach XX wieku należała do ścisłej czołówki najpoczytniejszych pisarzy polskich. Czytana i popularna jest także dzisiaj, ale czy wyczytano z jej dzieła to, co należy? Co jeszcze nowego możemy w nim znaleźć? Dlaczego jej dokonania, bardzo obszerne, bardzo różnorodne, są ważne także dla dzisiejszego czytelnika? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w programie W Powiększeniu, którego bohaterką jest Maria Rodziewiczówna. Jej biografia ma wymiar symboliczny. Obejmuje pół wieku. Ona urodziła się, kiedy wybuchło powstanie styczniowe, a zmarła w roku 1944, kiedy wybuchło powstanie warszawskie. Niewątpliwie Rodziewiczówna była postacią ekscentryczną. Taką chciała być, miała odwagę taką być. Wyrażała i manifestowała to swoim strojem, doborem towarzystwa, inicjatywami, w które się angażowała. Tak była skromna. Lubiła poleszuku, tylko co nie lubiła? Podstryżonych nie lubiła i w krótkich rukawach nie lubiła. Sukienki, żeby nie krótkie rukawy były, żeby długie rukawy były. Jest przykładem sufrażystki, emancypantki, niefeministki i niezwykle zdolnej pisarki, która uwiodła swoim stylem, swoją taką malarskością pisarską wielu czytelników. Akcje jej książek zwykle dzieją się na Kresach Polskich, czyli to jest teren dzisiejszej Białorusi, bo stamtąd wywodziła się Maria Rodziewiczówna. Ceniona jest za taki bardzo interesujący styl, który przynosi w sobie tą szczególną atmosferę Kresów i relacje międzyludzkie, które tam były. Można też przypomnieć za Miłoszem, że Rodziewiczówna była wspaniałą fabulantką, narratorką, miała dar układania niezwykle ciekawych historii. Te historie miały czytelników pocieszać, krzepić, czytelników polskich, miały nieść nadzieję, była, jak niekiedy mówiono, złośliwie lub z aprobatą Sienkiewiczem w spódnicy. Rodziewiczówna chętnie jest porównywana z takimi pisarzami jak Eliza Orzeszkowa, Józef Weissenhoff, Stefan Żeromski, Jan Wiktor czy Florian Czarnyszewicz. Rodziewiczówna stworzyła unikalny i właśnie bardzo taki szczegółowy, realistyczny portret Polski kresowej, polskiej kultury kresowej, kultury ziemiańskich dworków, która odeszła już w przeszłość i dzięki Rodziewiczównej mamy swoisty pomnik tamtego niezwykłego fenomenu w polskiej kulturze. Dlaczego proza Rodziewiczówny nie daje się mimo licznych prób zaszufladkować po prostu pod określeniami literatura popularna, rozrywkowa, dla kucharek, ktoś powie, pośrednia? Tak, to myślę, że to jest taka dosyć silna tendencja dezawuowania pisarzy poważnych, a nobilitowania pisarzy infantylnych, którą obserwujemy już na przestrzeni lat w badaniu i opisywaniu kanonu polskiego. Ja myślę, że przede wszystkim dobrze byłoby, żebyśmy myśleli o Rodziewiczównie jednak jako o pisarce poważnej. I w tym sensie określenie literatura popularna odbierałoby tej powagi odrobinę, sytuując ją gdzieś właśnie wokół takiej literatury, która ma mieć stricte funkcję rozrywkową. Przy czym no, Maria Rodziewiczówna rysowała obraz wielowymiarowy, obraz polskości, ale pewnej takiej też tożsamości historycznej. Maria Rodziewiczówna to jest taki polski Balzak. Tak jak Balzak chciał dać obraz francuskiego społeczeństwa w wieku XIX, tak w zasadzie Maria Rodziewiczówna chciała dać obraz polskiego społeczeństwa. Balzak to jakieś 130 tomów i powieści, opowiadań. Maria Rodziewiczówna 44 tomy, powieści, opowiadań. No i też sobie proszę wyobrazić, że w zasadzie ona dała taki
unikalny wizerunek tego naszego społeczeństwa w tamtym czasie. No w zasadzie wizerunek ponad 100 lat, no bo jej powieści zasadniczo wspominają o powstaniu styczniowym, rok 1863, no ale gdzieś tam w przedakcji pojawia się powstanie listopadowe, więc tu już mamy te czasy wcześniejsze, a przecież najpóźniejsze jej dzieła pochodzą z lat 30. już XX wieku, więc to jest niemal stulecie i też stulecie bardzo ciekawe, no bo począwszy gdzieś tam od jakichś ubogich chat chłopskich, polskich, białoruskich, litewskich, żmudzkich, po szlachtę zagrodową, po bogate ziemiaństwo, no ale też przecież mieszczaństwo. Ja sobie myślę, że gdybyśmy wzięli Dickensa albo Tolstoja, jakiś wybrany fragment, to być może też byśmy różnicy nie znaleźli, bo zasadniczo realizm, wielki realizm XIX-wieczny, no ale też wątki baśniowe, no też bardzo ważne chociażby dla Dickensa. Myślę, że też warto byłoby dodać, że miarą pisarskości, tak bym to określiła, nieco metaforycznie, jest też to, że twórczość Marii Rodziewiczówny była też szkołą dla takich pisarzy wybitnych naszej literatury. I można by powiedzieć, że oni się uczyli na niej pisania. Zresztą wielu wspomina o tym, że tak naprawdę i rozumieć literaturę wysokoartystyczną i tworzyć ją zasługują no, dzięki twórczości i pisarstwu tej autorki. Na byle czym, na byle kim na pewno by się tego nie uczyli. Tak. Nie da się rozmawiać o tym obszernym dorobku, także o obrazie społeczeństwa, który znajdujemy w powieściach Marii Rodziewiczówny, nie wracając do tego niesłychanie ważnego momentu w dziejach XIX-wiecznej Polski, jakim było powstanie styczniowe, i od tego właśnie zaczniemy. Przyszła na świat w roku powstania styczniowego, w 1863 roku. I tutaj ta biografia od razu czyni z niej rówieśniczkę Stefana Żeromskiego. Jej ojciec za przechowywanie broni i pomoc powstańcom został zesłany na Syberię. Pozwolono również na Syberię podążyć za mężem matce. Gdy w roku 1871 wracali do Polski, ułaskawieni przez cara, musieli odnaleźć swoje dzieci, a było ich wówczas czworo, rozproszone wśród rodziny, więc myślę, że Maria Rodziewiczówna bardzo szybko zrozumiała, co oznacza los sierocy i o tym losie sierocym wielokrotnie przecież w swoich powieściach później pisała. I gdy rodzice Rodziewiczówny wrócili, to przecież nie mogli osiedlić się w majątku, który zresztą został skonfiskowany, więc przenieśli się do Warszawy. Tam zebrali swoje dzieci i tam Maria też, myślę, że doświadczyła tego, o czym też później często pisała, to znaczy losu wysadzonych z siodła. Jak wiadomo, mama pracowała w fabryce tytoniu. Ojciec, podobnie jak bohaterowie Prusa, jest dozorcą w jednej z kamienic. I dopiero później szczęśliwy los, to znaczy obecność bogatszych krewnych, pomaga im wrócić z powrotem tam, skąd wyszli. Druga ważna lekcja polskiego pozytywizmu, który uczył Polaków tego, że należy porzucić nadzieję na rychłe odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej i należy skierować wszystkie swoje wysiłki na naukę i pracę. Mało było tak pracowitych pisarek jak ona, bo należy pamiętać przecież, że nie tylko zajmowała się twórczością literacką, ale także swoim majątkiem, czyli Chruszową. To jest 1500 hektarów ze wszystkimi obowiązkami, które na niej spoczywały. I trzecia droga, którą myślę dochodziła Rodziewiczówna do swojej tożsamości, to jest droga, którą nazwałabym w skrócie Jazłowiec. Czyli no zupełnie niezwykłe dzieło pomyślane z myślą o edukacji dziewcząt Polek z inicjatywy najpierw Księży Zmartwychwstańców, później Józefy Karskiej, a wreszcie Marceliny Darowskiej, no błogosławionej dzisiaj. Jej mentorką była siostra Marcelina Darowska, która była pierwszą czytelniczką i pierwszym krytykiem jej powieści. Ona ukształtowała światopoglądowo i moralnie Rodziewiczównę. Stąd kwestie religijne, kwestie sakralne, kwestie etyczne w tym pisarstwie są niezwykle
istotne. Biografia pisarza to zawsze jest ważny punkt odniesienia do jego twórczości, ale w przypadku Marii Rodziewiczówny to jest biografia wręcz symboliczna, prawda? Tak, tak. To dobrze powiedziane. Dosłownie symboliczna, bo pojawia się jako temat, motyw w jej wielowątkowej twórczości, ale też przede wszystkim mam wrażenie, że ona jest też fundamentem tego, na czym te dzieła wyrosły. Mam wrażenie, że mit powstania i w ogóle powstań i wcześniejszych też takich zrywów narodowo-wyzwoleńczych ufundował twórczość Marii Rodziewiczówny też w takim sensie tematycznym, tematologicznym. Właściwie w każdej książce ona wypracowywała taki szerszy projekt, który nawoływał do tego aktywizmu, do jakiejś sprawczości, że bez względu na to, jakie są okoliczności historyczne, nie należy pozostawać biernym. I to zdecydowanie już od samego początku w jej twórczości można było obserwować. To prawda. I ja kiedy sobie myślę o tym, przypominam sobie taką piękną scenę z powieści Byli i Będą. Tam dwójka małych dzieci dopomina się o to, żeby po raz kolejny opowiedzieć im historię, w której przewijają się takie, no w zasadzie słowa, czy też taki refren ucha, tak? I to oczywiście jest z tej piosenki powstańczej, napisanej przez Wincentego Pola. No i tutaj moglibyśmy w zasadzie powiedzieć, że to jest na pewno jakiś obrazek z dzieciństwa samej autorki. A jakie były, oczywiście oprócz tego dziedzictwa powstaniowego, tak, tej symbolicznej biografii, jakie były źródła jej patriotyzmu, tego przywiązania do ziemi, możemy powiedzieć szerzej kresowej, ale możemy też wskazać żmudzkiej, poleskiej, prawda? Tak, tak. To myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, bo źródeł było wiele, tak jak też wieloraka była ta twórczość. No przede wszystkim środowisko, w którym się wychowywała, a więc dom, rodzice, którzy zaangażowani patriotycznie ponieśli z tego bardzo mocne konsekwencje, ale no przede wszystkim edukacja, która ograniczała się właściwie do takiego wykształcenia humanistyczno-patriotycznego. I to w takiej trzyletniej szkole w Jazłowcu, prowadzonej przez siostry, Maria Rodziewiczówna wyniosła. Natomiast to, co jest jeszcze istotniejsze, to te okoliczności historyczne, które wpłynęły na patriotyzm późniejszy, one też są w jakimś sensie misją Marii Rodziewiczówny. I tak naprawdę myślę sobie, że one się ścielą na całą połać kresową. Jakbyśmy sobie tą mapę rysowali, to też widzę tę twórczość jako takie malowanie palcem po mapie, bo choć Maria Rodziewiczówna pochodziła z Grodzieńszczyzny i później wychowywała się i mieszkała na Polesiu, to ta Żmudź właściwie była takim symbolicznym miejscem też bytności Polaków na tamtych ziemiach. I w tym sensie była związana z całymi kresami, nie ograniczając się do jakiegoś okręgu czy województwa. Panie doktorze, w swoim obszernym szkicu poświęconym Rodziewiczównie Czesław Miłosz pisze o jej twórczości jako takim świadectwie czasu i miejsca. Jaką czasoprzestrzeń miał Miłosz na myśli? To jest kultura odwołująca się jeszcze do tradycji Rzeczpospolitej. W tej kulturze staropolskiej, w której została wychowana Maria Rodziewiczówna, potencjalnie każdy mógł zostać królem. No właśnie. I każdy aspirował do tej królewskości. W związku z tym już te małe dzieci w zasadzie były przyuczane do tego, że jeżeli oczywiście nie zostaniesz wybrany, czy też wybrana królem, no to na pewno do tej królewskości powinnaś, czy też powinieneś aspirować swoim moralnym etosem, tym, że w zasadzie należy służyć innym, należy służyć Rzeczpospolitej. Zostańmy jeszcze na moment we dworze kresowym i spójrzmy na to pojęcie kresowość, które jest zarówno nadużywane, myślę, w wielu kontekstach, jak i też bardzo różnie rozumiane. Na tę kresowość, którą opisuje Maria Rodziewiczówna, co się składa? Jaki sposób życia, jakie wartości, jaki światopogląd? To jest światopogląd, można by powiedzieć, takiej oblężonej twierdzy, w związku z tym, że Polski nie ma na mapach, ale są dworki. W ogóle można by powiedzieć, że państwo polskie w owym czasie pod zaborami było taką federacją dworków, bo te dworki i ziemiańskie, i dworki drobnej szlachty, no to każdy z tych dworków był taką małą Polską i też w takim rozumieniu, można by powiedzieć, biblijnym, czyli takiego nakazu dobrego gospodarowania. Ten dwór był taką reprezentacją miniatury królestwa. I w jakimś sensie też był tak ułożony. Byli podwładni, była osoba, która tym zarządzała, ale w tym sensie też cały
szkatułkowość tych powieści jest taka, że one są jakimś odzwierciedleniem takiego mikropaństewka, mikrospołeczności, mikrorzeczywistości kresowej. I to, co jest najistotniejsze, to myślę, to gospodarowanie, to umiłowanie ziemi jest w ogóle bardzo charakterystyczne dla kresowości innych pisarzy stamtąd. I to jest jakby no, generalny temat, to jakim być gospodarzem i jak rozporządzać dobrami. I to jest właśnie no, taki archetyp bardzo królewski. I jeszcze jedna ważna rzecz. Te dwory polskie to były takie gniazda polskości, placówki kulturalno-oświatowe. One też były porównywane bardzo często, zresztą w powieściach Rodziewiczów ten motyw pojawia się jako gniazdo polskości. I właściwie też często określa się Rodziewiczówna jako strażniczkę kresowych stanic. I ona też sama mówiła, że wraca na swój posterunek. Także też myślę, że to było istotne, że posiadanie dworu i zarządzanie nim w taki umiejętny sposób, żeby oświecał okolice i był właściwie jakimś wzorcem tożsamości i cywilizacyjnej jakiejś odwagi właściwie na to, żeby stawiać czoło złu, bo to też tak było opozycyjnie zestawiane, no to widać we wszystkich książkach Rodziewiczówny. Proszę pamiętać, w jakich czasach żyła Maria Rodziewiczówna, że utrata ziemi, utrata polskiego stanu posiadania na Kresach po powstaniu styczniowym w zasadzie wiązała się z tym, że ta ziemia już z powrotem nie trafi w polskie ręce. Polskie ziemiaństwo, czy też w ogóle Polacy po powstaniu styczniowym nie mogli kupować ziemi na tych terenach, stąd też to takie wręcz kurczowe trzymanie się tego gruntu, takie ugruntowywanie w rzeczywistości, no bo to jest jedyne to, co na pewno możemy mieć. Pani doktor, co łączy powieści Rodziewiczówny z innymi przedstawicielami tak zwanej literatury kresowej, a co jest jej taką osobnością, specyfiką? Tak? Z pewnością to, co powiedzieliśmy na samym początku, ta misyjna postawa do tego, żeby głosić, dawać świadectwo obecności polskości i polskiej tożsamości też kresowej, bo myślę, że to jest coś osobnego jednak. Natomiast to, co jest istotne, myślę, że widać w kompozycjach dzieł, w strukturze, czyli zdecydowanie dużo więcej takiej plastyczności mitologizującej. Mamy pewne schematy w opisywaniu rzeczywistości, choć możemy mieć pierwowzór zupełnie inny, na przykład geograficznie, to i tak będziemy wspominać jakieś inne miejsca, tak jak na przykład wspomniana wcześniej Żmudź, która właściwie no nie jest tak obecna w jej świadomości biograficznej, natomiast pojawia się, bo nazywanie rzeczy geograficznie wytwarza w odbiorcy takie wrażenie realizmu, takiej realności, też jakoś w jakimś sensie łatwiej się identyfikować. Konkretu. Tak, konkretu. No i też to nacechowanie symbolicznością, więc dużo baśniowości, takich symboli. Oczywiście u Rodziewiczówny jest to też implikowane cenzurą. Też mam wrażenie, że wpływało jakoś na tą warstwę mowy ezopowej i przez to te książki są takie bardzo... Nie możemy o tym zapominać jasne. Cenzura, natomiast też paradoksalnie dzisiaj mam wrażenie, że one zyskują dzięki temu, są bardziej takie nieoczywiste, trzeba trochę je zdekodować i tam jakąś interpretację wykonać. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, oprócz tej baśniowości, mitologizacji i uproszczonych schematów, zresztą to jest jeden z zarzutów do Marii Rodziewiczówny, ale myślę, że ona z tego zrobiła jakieś narzędzie do opowiadania o czymś bardzo ważnym, bardzo poważnym też. I w tym sensie ona świetnie operuje tym, czym operują pisarze w ogóle z kresów, czyli takie konkretne miejsca, rzeczywistość przyrody, natury, która daje znaczenia historyczne. Przecież najsłynniejszy Dewajtis Marii Rodziewiczówny nie jest tylko symbolem polskości, ale jest symbolem w ogóle niezależności polskiej, jest symbolem samego Polaka czy kresowiaka żyjącego tam i każdy jakiś ruch, który wiąże się z atakiem na to drzewo, jest po prostu też jednoznacznie symbolem ataku jakiejś obcej siły na polskość. Także też myślę, że to nagromadzenie symboli, archetypów i lokowanie przestrzeni w takiej bardzo ścisłej topografii, tworzące w nas takie wrażenie iluzji, właściwie realności, no to jest bardzo charakterystyczny wyznacznik literatury kresowej i to z pewnością. Natomiast jeśli chodzi o swoistość, to przede wszystkim myślę, że to, co jest bardzo charakterystyczne dla powieści Marii Rodziewiczówny, to jest takie empatyzowanie z tymi bohaterami mniejszymi, ze zwierzętami, z przyrodą, ale w takim sensie, który mam wrażenie jest bardzo współczesny. I to też jest ciekawe, bo w jakim sensie niektóre powieści są prekursorem jakichś takich myśli no dzisiaj nam znanych, prawda? Więc to też jest ciekawe. I to, że rzeczywistość biograficzna pisarki, rzeczywistość takiej codzienności szarej jest wprost przekładana na literaturę, że w każdej postaci możemy znaleźć jakiś odpowiednik rzeczywistej osoby, którą Maria Rodziewiczówna znała. Panie doktorze, w jaki sposób postawa pisarki
mieściła się czy odzwierciedlała światopoglądowe ramy jej czasów. Tu też musimy pamiętać o tym, że te ramy się zmieniały, no bo była przecież ona popularną autorką jeszcze w Polsce pod zaborami i już w wolnej II Rzeczpospolitej, więc to są na pewno dwa światy, dwa spojrzenia. Popatrzmy na jeden i na drugi, bo ciekawe jest zarówno to, na ile była charakterystyczną wyrazicielką światopoglądu tego pokolenia postyczniowego, jak i to, co myślała o II Rzeczpospolitej. Jeżeli chodzi o tę dobę powstaniową w powieściach Marii Rodziewiczówny, to na pewno pozytywizm, praca organiczna, praca u podstaw, ideały w ogóle pracy, pracy dla innych, poświęcenia się dla ogółu. To jest w jej powieściach bardzo obecne, w tych powieściach dotyczących no właśnie dworków ziemiańskich, ale nie tylko, bo też w powieściach dotyczących przestrzeni miejskiej, chociażby w powieści Ragnarok mamy no wstrząsające obrazy Powiśla, nędzy na Powiślu. My często kojarzymy takie obrazy z naszej literatury, no przede wszystkim z lalki Prusa, ale myślę, że w powieści Ragnarok te obrazy są nie mniej wstrząsające. Potem oczywiście, kiedy już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, po takiej pierwszej euforii wolności, no to pojawiła się nuta bardzo gorzka. Przede wszystkim Maria Rodziewiczówna była przeciwniczką traktatu ryskiego, tych granic wschodnich, które wynegocjowaliśmy z bolszewikami w roku 1921 po końcu wojny. Też nie sposób nie wspomnieć o nie najlepszej polityce w ogóle rządu polskiego na Polesiu, na Kresach. Maria Rodziewiczówna z jednej strony doceniała na przykład akcję propagowania radia, czy też radiofonii, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej, wśród Poleszuków, wśród chłopów białoruskich. Z tym, że tutaj był pewien szkopuł, na który pisarka zwracała uwagę, że ta radiofonia niestety niekoniecznie służy Polsce, ponieważ Poleszucy słuchali tam często audycji nadawanych zza wschodniej granicy, audycji właśnie bolszewickich. Kolejna rzecz, o której na pewno tu trzeba by było wspomnieć, już taka stricte literacka, to powieść Gniazdo Białozora. To jest w zasadzie powieść już późna, wydana w roku 1931 i tam jest bardzo ciekawy obraz takich mikroopowieści dotyczących tego, jaką tragedią dla Kresów był traktat ryski. No, trudno się dziwić temu rozgoryczeniu, jeżeli przez tyle dekad Maria Rodziewiczówna opowiadała nam o archipelagu polskości, tych bastionach, a potem ten archipelag został po prostu w pewnym momencie rozerwany. No, tak czy inaczej, o Kresach bez Marii Rodziewiczówny rozmawiać się nie da. Tak, tu była oranżeria. Kwiaty tam cały rok wyrastywались. Tak, a tu stał zegarek kamienny, słoneczny. Kamień cisany, taki równiutki, 2 metry diametr. Biografia Rodziewiczówny jest ściśle złączona z historią ziem kresowych. Jest to historia trudna, jest to historia powstań narodowych, ale także i konfliktów narodowościowych, które narastają po rewolucji w 1917 roku. Cała gospodarka z lasem wszystkim miała 1660 hektarów, a dookoła tego majątku 400 hektarów, roli, łąki i tak dalej. Rodziewiczówna urodziła się na Kresach, tam była wychowana. Kiedy jej ojciec po bezdzietnym bracie odziedziczył Chruszową, ona przeniosła się na Polesie i to Polesie na stałe wpisało się w jej biografię. Ziemia Kobryńska, związana też w jakiś sposób z Orzeszkową, została przez nią wprowadzona do literatury. Jest to kraina dzika, nieznana, pełna bagien, mokradeł, jezior i sam klimat już Polesia buduje odpowiednią atmosferę. Maria Rodziewiczówna była ważną, charakterystyczną, poważną przedstawicielką polskiej literatury kresowej. To
doświadczenie kresowe znakomicie i ciekawie opisała. Warto przypomnieć, że ta polska literatura kresowa sięga co najmniej polskiego romantyzmu. Tutaj takimi książkami ważnymi dla tego nurtu był Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Sen Srebrny Salomei Juliusza Słowackiego, Maria Antoniego Malczewskiego czy Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego. Opisywana polska kresowa okazuje się szczególnym doświadczeniem, bo z jednej strony to są kresy arkadyjskie, edeniczne, sielankowe, w którym właśnie na tej granicy doświadczamy harmonii między człowiekiem a naturą, między cywilizacją a kulturą, między rozmaitymi narodami, ale mamy też w polskiej tradycji doświadczenie kresów jako miejsca piekielnego, infernalnego, miejsca, w którym rozgrywa się apokalipsa. Rodziewiczówna nie unika ukazywania różnego rodzaju konfliktów, takich jak konflikty etniczne czy konflikty społeczne. Proszę pamiętać, że sama Rodziewiczówna musiała z Chruszowej uciekać, dlatego że przyszły czasy okrutne, czasy po rewolucji październikowej, kiedy chłopi białoruscy zaczęli się coraz bardziej domagać swoich praw. Z jednej strony przywozili jej budulec na budowę kościoła, ale z drugiej strony musiała uciekać jako polska pani. I to jest historia Rodziewiczówny, jej biografia, zwłaszcza późna biografia, jest wpisana w okrutną i krwawą historię tych ziem. Pani doktor, wracając jeszcze do biografii Rodziewiczówny, to trzeba powiedzieć, że pisarstwo było ważną, ale nie jedyną aktywnością pisarki. Czym się jeszcze zajmowała Rodziewiczówna? Dużo łatwiej byłoby powiedzieć, czego nie robiła, bo tych aktywności było naprawdę dużo. To też wszechstronna postać, człowiek renesansu, nie tylko pani na Włościach, nie tylko pisarka. Zresztą za literatkę siebie nie uważała, wręcz przeciwnie. W jednej z książek, mam wrażenie, jakiś porte parole tej postaci biograficznej się pojawia, mówiąc, że człowiek pracujący nie ma czasu na gawędy. I tak też, myślę, żyła i funkcjonowała Maria Rodziewiczówna. Ale od takich prac gospodarskich, związanych z po prostu przygotowywaniem zbóż do zasiewu, to tworzyła meble, tapicerowała te meble, odnawiała, ale przede wszystkim działalność społeczna, charytatywna, wielka filantropka, społecznica, rzekłabym nawet, no i też bohaterka. To jest, oprócz tego, że wstąpiła do Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek, nazywanych czasami Kołem Ziemianek albo po prostu Ziemiankami, to była taka organizacja kobiet, które się emancypowały, ale właściwie zostawały w takiej przyjaźni z tym paradygmatem chrześcijańskim, z katolickim, i w tym sensie walczyły po prostu o większą samodzielność i sprawczość kobiet. To jest bardzo istotne, bo to wynikło z takich po prostu zwykłych potrzeb. No, to były kobiety bardzo często, które przejmowały wszystkie funkcje w domu, jeśli po prostu były wdowami lub nie było rodzeństwa, albo po prostu, no, tak jak w sytuacji Marii Rodziewiczówny, ona też miała brata, który nie chciał zajmować się tą ziemią, więc ostatecznie spłaciła go i przejęła cały majątek. To jest ogromna samodzielność i dzisiaj sobie nie wyobrażamy, ile... 1500 hektarów. Tak, tak. I to też są wielkie sprawy. Maria Rodziewiczówna pisała bardzo dużo publikowała. Zresztą mówiono nawet, że powieści Marii Rodziewiczówny żrą papier, więc naprawdę wszystkie wydawnictwa bardzo chciały się jakoś z nią identyfikować, bo to była po prostu dobra opcja zarobkowa. Natomiast na przykład takie kilka tylko przykładów, bo tego jest ogrom, z zysku ze sprzedanych książek odbudowała, wyremontowała kościół w Chorodce, ufundowała w ogóle budowę kościoła w Antopolu, ale też nawet rekonstrukcję i odbudowę hederu żydowskiego, a więc i szkoły, i jakieś takie koła gospodyń szkolonych w ekonomicznych sprawach, ale też takich gospodarskich, więc to wszystko jakby taka i działalność edukacyjna, społeczna, charytatywna, no i przede wszystkim ciężka fizyczna praca. Czyli dawała swoją działalnością jako świadectwo tym ideom, o których pisała w powieściach. Tak. To zauważmy. A ja bym się na moment jeszcze zatrzymał, panie doktorze, właśnie przy tym gospodarzeniu, bo to jest bardzo niesamowity obraz, który trzeba sobie w głowie stworzyć. Od śmierci ojca, który odszedł, kiedy ona była jeszcze nastoletnią dziewczyną,
aż do końca życia samodzielnie tym gigantycznym majątkiem ziemskim w Chruszowie zarządza, administruje. To jakim była gospodarzem, jak jej to wychodziło i przede wszystkim jak ta codzienna praca wpływała na to, co i jak pisze Maria Rodziewiczówna? Była bardzo dobrym gospodarzem, tak moglibyśmy powiedzieć, i są na to dowody, i to takie dowody no, dosłownie materialne, bo jej brat Henryk rzeczywiście nie za dobrze sobie radził z gospodarstwem, zresztą on był po prostu takim typowym hulaką i po prostu odziedziczył ten majątek, ale niespecjalnie chciał się nim zajmować, w związku z tym tutaj Maria musiała wziąć wszystko w swoje ręce i to też był taki moment symboliczny w jej biografii, bo ona wtedy dokonała w zasadzie takich poskrzyżyn, obcięła warkocz, założyła strój męski i na porządnie no, zabrała się do gospodarowania. I tak jak tutaj Paulina powiedziała wcześniej, że łatwiej by było powiedzieć, wymienić to, czego ona nie robiła, niż to, co robiła, bo robiła w zasadzie wszystko. To nie było, ona nie była tylko takim taką włościanką, która zarządzała tym majątkiem i wydawała polecenia. Zajmowała się, dawała przykład. Tak, dawała przykład, interesowała się cenami zbóż, interesowała się gatunkami tych zbóż, opiekowała się pszczołami, w ogóle pszczoły to była jej wielka miłość. Ona miała kilka właśnie uli takich zrobionych z takich pniów wielkich, starych drzew. Te pnie nosiły imiona polskich królów. Taka codzienna praca na roli to nie wydawanie tylko poleceń, ale też angażowanie się w codzienne prace, to musiało owocować jakąś szczególną relacją z naturą. Pani wcześniej nawet mówiła o tym, że dałoby się trochę użyć sformułowania taki ekologizm wczesny, prawda? To jest bardzo też ciekawy trop. Ta relacja Marii Rodziewiczównej i natury, to zresztą też znajduje odzwierciedlenie w jej książkach. Tak, to też bardzo słuszna intuicja, że tutaj wracamy do tego, bo warto byłoby to poszerzyć. W ogóle myślę, że gospodarowanie na ziemi, na ziemiach kresowych, to jest takie charakterystyczne dla każdego gospodarza i piszącego, i niepiszącego. Myślę tu na przykład o Florianie Czarnyszewiczu, którego warto zestawiać z twórczością Marii Rodziewiczówny i w ogóle z biografią jej. Ale to jest istotne, bardzo duża świadomość natury, praw natury, rządzącymi tymi prawami, różnymi szczegółami, detalami, znajomość tych detali. Zresztą Maria Rodziewiczówna nazywała siebie też ornitolożką, niesamowita znajomość ptaków. Zresztą Lato Leśnych Ludzi, tam zawiera się informacja o ponad 300 gatunkach tych ptaków. Opisując swoje perypetie, peregrynacje w listach, w korespondencji wspominała o tym, że wraca na Polesie razem ze szpakami. I dzięki temu możemy wnioskować, że wracała właśnie gdzieś tam w okolicach marca czy przedwiośnia. Ale co jest jeszcze charakterystyczne, myślę, że ta znajomość natury, ona też wpływała na to, jak Maria Rodziewiczówna żyła. Ona wybudowała dom w lesie, w takiej leśniczówce, więc też jakoś koegzystowała w taki sposób trochę medytacyjno-kontemplacyjny z tą naturą i w bardzo, myślę, głęboki sposób rozumiała też taką metafizyczność natury. W jakimś sensie to, co widzielibyśmy w twórczości wielu innych pisarzy, którzy po prostu z natury czerpali wiedzę o Bogu. To jest bardzo istotne, że w takiej kontemplacyjności też Maria Rodziewiczówna rozumiała świat religijności. To jest, myślę, bardzo istotne, bo tego w powieściach nie widać tak wprost, expressis verbis, a myślę, że to jest bardzo ważny kontekst, żeby zrozumieć wiele tych takich niuansów natury. Kontekst spinozjański. Tak. Może dobrze byłoby zacytować takie zdanie z Kazimierza Czachowskiego. Wszystko u Rodziewiczówny jest proste i zbliżone do natury, a w naturze czuje Boga i dlatego jest dla niej źródłem ukojenia, a nie pesymistycznych analogii ze światem ludzkim. Też nie mamy wątpliwości chyba po tym obrazie, który Państwo namalowali, że Maria Rodziewiczówna uważała, że wszystko w życiu jest po coś i ta praca codzienna na roli i też to, co na kartach jej książki, że jej książek, że nad czymś trzeba pracować, w coś trzeba się głęboko zaangażować. O tym szerzej w kolejnym materiale filmowym. Maria Rodziewicz jest również aktywistką, dlatego że należała po 1905 roku, kiedy władze rosyjskie zezwoliły na stowarzyszanie się. Ona wstąpiła do Zjednoczonego Koła Ziemianek. I czym jest Zjednoczone Koło Ziemianek? To jest organizacja emancypacyjna, sufrażystowska, katolicka, która odwoływała się do encykliki Rerum Novarum i, że tak powiem, propagowała wizję aktywnych kobiet.
Całe życie Marii Rodziewicz ogniskowało się wokół problemu samodzielności kobiet i to jest bardzo widoczne w jej powieściach, jak The Whiteys, Nieoswojone ptaki i wielu innych. I tam się pojawiają postaci właśnie emancypantek. I widać było, jak ta emancypacja może być różnie odczytana właśnie nie poprzez antagonizm płci, ale poprzez współdziałanie, komplementarność płci. Dlatego, że to środowisko chrześcijańsko-demokratyczne twierdziło, że od dawna istnieje współpraca między kobietami i mężczyznami w życiu prywatnym. I tą samą zasadę współpracy można po prostu przenieść na życie publiczne. Maria Rodziewicz także jest propagatorką ekologii i to jest chyba najmniej znany wątek z jej twórczości. Dzisiaj jest ekologia bardzo modna, natomiast wtedy tak nie było. I też część twórczości Marii Rodziewicz jest poświęcona właśnie przyrodzie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ziemianki miały tutaj na ulicy Kopernika swoją świetlicę, ponieważ one mieszkały w różnych dworach rozsianych na terenie trzech zaborów i nawet ziem zabranych, więc spotykały się właśnie tutaj w Warszawie. I tutaj w Warszawie na ulicy Kopernika powstał, uwaga, pierwszy ekologiczny sklep. To był pierwszy ekologiczny sklep z takimi z rękodziełem chłopskim, ale także z bardzo smaczną i zdrową żywnością. Pani doktor, próbując odmalować taki portret intelektualny Rodziewiczów, napotykamy na pewną sprzeczność. Z jednej strony widzimy postać niesłychanie samodzielną, obdarzoną silną wolą, wyemancypowaną, że tak powiem, ze stereotypowych ról kobiecych. Z drugiej strony widzimy jej przywiązanie do pewnej feudalnej struktury społecznej, do katolicyzmu. Jak pogodzić tę sprzeczność? To zdecydowanie ciekawe, natomiast warto, żebyśmy pamiętali, że ten rodzaj emancypacji czy sufrażyzmu to jest coś zupełnie innego niż to, co dzisiaj jakby znamy, więc to też jest rzeczywistość absolutnie niewspółczesna. Natomiast paradoksalnie tam nie ma sprzeczności, zresztą tak jak w chrześcijaństwie i to jest bardzo już stary projekt, że w tej roli społecznej właściwie nie domowej, ale społecznej, jest w jakimś sensie równość i ta żona pomaga mężowi, mąż pomaga żonie. I w jakimś sensie już to jest ewangeliczne, także tu takiej sprzeczności religijnej nie ma, natomiast to jest bardzo charakterystyczne. Ta postawa Marii Rodziewiczówny, tej samodzielności, takiej wyemancypowanej, samodzielnej, sprawczej kobiety, oprócz tego, że ona też bardzo mocno na zewnątrz reprezentowana była w tych kołach ziemianek i innych stowarzyszeniach kobiecych, też bardzo patriotycznie zorganizowanych, to jest bardzo istotne, to też były bardzo ważne historycznie formy zaangażowania politycznego. Natomiast to jest bardzo charakterystyczne, że jest to ufundowane na bardzo starej tradycji, właściwie staropolskiej, czyli u źródeł, w takim miejscu, gdzie źródeł kresów możemy szukać jako przedmurza chrześcijańskiego, tak, chrześcijaństwa. I właściwie tam wytworzył się taki mit wilczycy kresowej, już w staropolszczyźnie, czyli tej właśnie strażniczki i ogniska domowego, ale też bardzo często takiej matrony chroniącej ród i ten dwór zamknięty jak w szkatułce. I ona też, ta postać reprezentowana jest przez wiele bohaterek Marii Rodziewiczówny, uczących się, zarządzających majątkiem, ale też jest bardzo istotne, że ta perspektywa wcale nie odbiera też takiej tradycyjnej roli domowej, w której ta kobieta też nie rezygnuje ze swojej płciowości na rzecz pewnej funkcji. Także też mam wrażenie, że to jest absolutnie komplementarne i tak też Maria Rodziewiczówna żyła, choć postaci kreowane tam są, bym powiedziała, takie dwuwymiarowe. Z jednej strony mamy właśnie tę wspomnianą wcześniej wilczycę kresową, czyli mulier fortis, tą kobietę walczącą, a z drugiej strony mamy też taki obraz grzecznej niewiasty, dobrze wychowanej, wykształconej do roli matki, żony. No i właśnie przede wszystkim ta taka bardzo mocna strona zaangażowania Marii Rodziewiczówny w to krzewienie katolickości jest, mam wrażenie, też bardzo silnie związana z tożsamością. Dla kresowiaków przywiązanie do religii było jednoznacznym dokumentem przywiązania do pewnej etnicznej tożsamości, narodowej być może tożsamości, co jest bardzo istotne, bo to wykracza też poza taką dzisiejszą perspektywę tych różnic, pewnie obrządkowych, rytualnych. Natomiast to jest bardzo też istotne w ogóle w twórczości. I jest też starym mitem, więc Maria Rodziewiczówna nie wymyśla nic nowego, ale też jest bardzo ciekawe, bo ta transpozycja na tych bohaterów jest ogromna. Mamy we wszystkich postaciach właściwie kobiecych, możemy widzieć wiele wcieleń tych ról społecznych.
ale też to, co jest chyba najistotniejsze, że to nie jest tylko teoria, to nie jest człowiek idei. Zresztą też bardzo z tego powodu ona się wycofywała z takich kół stricte feministycznych w dwudziestoleciu. Właśnie z tego powodu, że ona zarzucała im pewien dogmatyzm, teoretyzowanie, a to był człowiek przecież funkcji, pracy, praktyki. I to też jest istotne, że ona tak naprawdę to, w co wierzyła, to robiła, to czyniła. To jest może banalne, ale ona jest też przecież bardzo istotną postacią w edukowaniu społeczności i w jakimś sensie chrystianizowaniu też ludności na Polesiu, bardzo podatnej na takie, powiedzmy, pogańskie wierzenia i jakieś pewnego formowania się, pewne grupy sekt. To też jest bardzo uwidocznione na przykład w twórczości Józefa Mackiewicza, który wspomina też o takich przypadkach. I ona bardzo kontaktuje się z taką postacią znaną wszystkim krasowiakom, ale też spopularyzowaną też w twórczości wspomnianego wcześniej Floriana Czernyszewicza. Myślę tutaj o biskupie Zygmuncie Łozińskim, która jest, to jest postać absolutnie wybitna na Kresach i to jest też taki człowiek, bohater, który walczył o to edukowanie społeczności kresowej, nie tylko pod kątem religijnym, ale przede wszystkim takich podstawowych funkcji cywilizacyjnych. I Maria Rodziewiczówna kontaktuje się z nim w sprawie takiej protekcji, bo pragną sprowadzić na tereny Polesia zamieszkiwane tam przez nie Urszulanki i w ogóle stworzyć jakąś taką filię zakonu żeńskiego, które znała z własnej przeszłości. Edukowanie społeczności, pomoc charytatywna, społeczna, i udaje się to. Maria Rodziewiczówna sprowadza do swojego miejsca zamieszkania znaną dzisiaj postać, wyniesioną na ołtarze, siostrę Urszulę Duchowską. Kontynuując ten temat, bo kwestia religia w sprawie narodowej czy etnicznej tożsamości to jest jedno, ale też o samej religijności pisarki chciałbym, żebyśmy kilka słów zamienili. Te uczucia były gorące, te uczucia też się zmieniały. W jaki sposób Maria Rodziewiczówna tą religijność przeżywała? W sposób na pewno bardzo głęboki, i kiedy ja teraz myślę o religijności tej postaci, to tak mi się wydaje, czy ona też nie mogłaby być w pewnym stopniu wniesiona na ołtarze jako właśnie taka kobieta błogosławiona i prowadząca różne akcje ewangelizacyjne. Ale też myślę, że to jest taka religijność, która stawia na pierwszym miejscu to, co naprawdę zostało zapisane w Ewangelii. To, co pewnie w ciągu wieków i różnych interpretacji może zostało trochę zamazane. Ja tutaj posłużę się takim bardzo przejmującym, myślę, przykładem z powieści Ragnarok, w której jest postać Michała, księdza Michała, takiego księdza o takim bardzo prostym zawierzeniu. I tam jest taka scena, w której to... On zostaje poproszony przez jedną z ziemianek o to, aby odprawił mszę świętą za jej intencje przed którymś z obrazów Matki Boskiej Cudownej. I oczywiście tam pada jeszcze jakiś konkretny przymiot akurat tej Matki Boskiej z tego obrazu. No i ksiądz Michał mówi, że on nie zna się na malarstwie, tego obrazu nie widział. Dla niego każda Matka Boska jest cudowna, bo jest Matką Boską. I to oczywiście w tych kręgach arystokratycznych tam w powieści Ragnarok wywołało zgorszenie. Zresztą powieść Ragnarok nie bez powodu była zestawiana chociażby z Tolstojem, z jego ideami dotyczącymi chrześcijaństwa, właśnie takiego chrześcijaństwa radykalnego, ale w tym znaczeniu radykalnego w... Radykalizmu Ewangelii. Tak, radykalizmu Ewangelii w powracaniu do korzeni, w powracaniu do tego, czym jest litera Pisma Świętego, a niekoniecznie jakieś interpretacje. I jeszcze może taki jeden wątek, troszkę może anegdotyczny, ale mówiący wiele o religijności Rodziewiczówny, o którym wspominała Jadwiga Skirmuntówna, że kiedy Maria mówiła o Chrystusie, o Matce Boskiej, to były takie chwile, kiedy ona miała wręcz łzy w oczach, bo tak mocno, tak żarliwie przeżywała literę Ewangelii i w ogóle swój zwyczaj
związek z religijnością i z Bogiem. No z Bogiem też rozumianym osobowo. To też należy podkreślić, że w powieściach Marii Rodziewiczówny nie znajdziemy takiej modnej kategorii, modnej swego czasu sakrum, jakiejś nieokreśloności takiej świętości, nie wiem, metafizyki czy czegoś takiego. Oczywiście tak to można interpretować, ale głębiej pod tą warstwą jest Bóg osobowy, jest Bóg chrześcijański. Skoro mówimy o religijności Rodziewiczówny, to powiedzmy o świecie jej wartości. Czy w powieściach, czy z powieści Rodziewiczówny można wydedukować swoisty kodeks zasad moralnych, jak on by brzmiał? Z pewnością. To oczywiście sprowadzałoby się do głównych zasad ewangelicznych, ale to, co jest bardzo ciekawe też w tym pytaniu, bo to bezpośrednio przenika przez powieści, przez ich kompozycję, to jest, no, ja bym tutaj porównała do konstrukcji ewangelicznej, ale też paraboliczność, czyli pewien rodzaj symboliczności, baśniowości. Tam są oczywiście bardzo to często podziały takie, bym powiedziała, dwoiste i czarno-białe. Jest dobro zwyciężające zło właściwie wszędzie. A czym jest to zło? I czym jest to dobro? Zło przede wszystkim w powieściach Rodziewiczówny jest czymś obcym. To jest jakiś taki czynnik, który ingeruje w tą taką znaną przez tradycję właściwie rzeczywistość i wartości takich, gdzie słabszym się pomaga. To też się przekłada na pewien rodzaj zaangażowania społecznego, politycznego, żeby nie być biernym. I to też jest takie bardzo charakterystyczne motto, mam wrażenie, powieści. Ta osoba, która milczy, tak naprawdę zgadza się i też często nie daje odporu złu. Dlatego właściwie no, taki wszechogarniający aktywizm i nie pozostawanie próżnym, no, ale też roztropność, cnota takiej roztropności pielęgnowana, więc żeby wszystko jednak w takim zimnym, trochę stoickim, refleksyjnym oglądzie badać i oceniać. Także też taki zmysł krytycznego badania rzeczywistości, nie wydawania sądów. To wszystko, co niesie Nowy Testament właściwie. Także też co było fundowane przez wielu znanych Marii Rodziewiczów, nie kaznodziejów, bardzo charakterystyczna postać, przecież Jan Zieja, który też propagował życie Ewangelią właściwie też takie bardzo radykalne, tu o tym wspominaliśmy, ale to jest bardzo charakterystyczne. Takie praktykowanie bycia Chrystusem i też znajdywania Go u innych. Skąd przychodzi niebezpieczeństwo? Jaki wąż się do tego raju utraconego wkrada? Przede wszystkim zaborca, to tak jakby historycznie. Porządek polityczny. Tak, porządek polityczny, ale też i nie tylko, bo i filozoficzny, i właśnie religijny, bo to jest jakby zaborca i to, co przychodzi zewnętrznie, jest tutaj jakby takim innym materiałem wartościowym, wartości, fundamentem. Poganin albo bezbożny. Barbarzyńca nawet. Barbarzyńca. Nawet barbarzyńca. I też no przede wszystkim ufundowany na jakimś takim materialistycznym oglądzie rzeczywistości, który nie sięga myślą w świat pozagrobowy i to, co będzie dalej i to, że życie znaczone na ziemi, ona ma zdecydowanie konsekwencje dalej, prawda? Że jakby też nie ogranicza się tylko do tu i teraz. Brutalna jednowymiarowość wbija się w świat wielowymiarowy, tak, ułożony, stanowiący osobną ekumenę i to przychodzi z zewnątrz, tak, by ją rozsadzić. Jestem obcym, jestem wrogim. Tak, tak, tak. Tak, i zdecydowanie i też to, że te prawa zewnętrzne, one są w taki sposób bardzo brutalny, gwałcą prawa panujące w tej sielankowej, arkadyjskiej enklawie. Tam nikt nie zna takiego pojęcia jak sprawiedliwość, jak to, że się nie bierze cudzego, jak to, że nie można odpłacać złym za dobre. Tam jakby mam wrażenie, że to zło czające się na zewnątrz, ona nie zna z takiego stylu postępowania i to przede wszystkim. Także takaś barbaria na poziomie politycznym, społecznym, ale też właśnie moralnym. Tak. Myślę, że udało nam się do tej pory namalować obraz, dzięki któremu zrozumiemy, dlaczego Maria Rodziewiczówna była tak popularną pisarką w owych czasach, tak chętnie czytaną. Jak to się zmieniło? Teraz pora, żeby zastanowić się nad tą kwestią i to właśnie czynimy. Do lat 90. Rodziewiczówna była chętnie czytana i porównywana z Sienkiewiczem i Orzeszkową. Obecnie młode pokolenie coraz bardziej o Rodziewiczównie niestety zapomina. Dlatego, że została ona wpisana w taki schemat pisarki drugorzędnej, a nawet trzeciorzędnej. I nawet można powiedzieć, że niektórzy by się wstydzili przyznać do tego, że czytają dzieła Rodziewiczówny.
A wynika to z bardzo prostej rzeczy, z nieznajomości jej twórczości. Trzeba sięgnąć do jej różnych tekstów. Oczywiście te teksty są dostosowane też i wiekowo, bo wiadomo, że w szkole podstawowej z powodzeniem można przeczytać Strasznego Dziadunia. Jest to przepiękna opowieść, nie tylko o miłości, ale w ogóle o życiu z takimi elementami tajemnicy. Starsze pokolenie może z powodzeniem sięgnąć do jej Czacharów, do jej Dewajtis, Szarego Prochu, Pożarów i Zgliszcz, z takimi wątkami powstańczymi, bo przecież dla niej to powstanie styczniowe jest niezwykle ważne. Bez tej literatury kresowej, nazwijmy to w ten sposób, nie ma polskiej literatury w ogóle. No więc właśnie ta prosta recepta na życie tu i teraz w związku z ziemią, z tradycjami, które ta ziemia oferuje, z całym potencjałem, ale też no i z całym trudem egzystowania na tej właśnie ziemi. Czyli inaczej mówiąc, no, zgoda na swój los z takim przekonaniem, że nie musimy mu się biernie poddawać, ale ten los możemy modelować. To jest to coś, co możemy u niej znaleźć. Pytaliśmy i opowiadaliśmy do tej pory o miejscu Rodziewiczówny i twórczości na mapie społecznej i literackiej w przeszłości. To teraz zajmijmy się tym, gdzie umiejscowić jej twórczość obecnie. Gdzie widzieliby Państwo to miejsce dla tych cnót wysławianych przez Rodziewiczównę? Heroizm, pokora, religijność, wszystkie te kwestie, których była rzeczniczką. Zatem po prostu, które z jej książek należałoby dzisiaj szczególnie uważnie czytać i dlaczego? Tak, tutaj to jest też wielowymiarowa mapa. Przede wszystkim mamy ten okres wcześniejszy i to jest taka twórczość, powiedziałabym, bardzo zaangażowana w pracę społeczną, dużo symboli, baśniowości, więc Dewajtis, Czachary, Wrzos, Kwiat Lotosu, no i bardzo popularny Między ustami a brzegiem Pucharu, zresztą adaptowany i myślę, że to też wpływało na jakąś jego późniejszą popularność. No i ten okres późniejszy, czyli ta twórczość, która już trochę się rozprawia z niektórymi mitami i właściwie też z taką goryczą reprezentuje tę literaturę i przeszłość i rzeczywistość znaną Marii, to myślę, tutaj wspominana bardzo często to powieść Ragnarok, to taka, mam wrażenie, też mocno filozoficzna książka, Pożary i Zgliszcza, Anima Vilis, to są takie książki zdecydowanie, które należy czytać, ale myślę, że pozycja obowiązkowa dla takiego zrozumienia też w ogóle oceny Marii Rodziewiczówny, to jest książka Niedobitowski z Granicznego Bastionu. Myślę, że tutaj jest taka też pigułka wiedzy na temat świadomości ludzi z Kresów dotyczących II Rzeczypospolitej. To też zależy, czego będziemy szukać u Marii Rodziewiczówny, bo ona daje nam bardzo wiele. Daje nam właśnie i baśniowość, daje nam i dojrzały realizm, daje nam powieść idei, ale daje nam na przykład też western, chociażby wspomniana powieść Anima Vilis, no jest troszkę takim westernem, tylko że tym dzikim zachodem jest tutaj Syberia. Zresztą Anima Vilis powstała w oparciu o powieści rodziców, którzy byli zesłani, rodziców Marii Rodziewiczówny, którzy byli zesłani na Syberię i sama autorka miała stwierdzić, że od Europy to my się niczego nie możemy nauczyć, że powinniśmy się uczyć właśnie od Ameryki, ale w tym znaczeniu tego dzikiego zachodu, no bo wtedy ten nasz dziki zachód stawia nas pod ścianą, wtedy jesteśmy na jakiejś granicy, no i musimy sobie z tą granicą poradzić. No to jest granica oczywiście warunków atmosferycznych, tak, dzikiej przyrody, dzikich zwierząt, ale też granica moralna. To jest też powrót do tej aktywności i sprawczości, o którą apelowała Maria Rodziewiczówna. Tak, tak, powrót do tej sprawczości i też powrót do czegoś takiego, że to zło, które się gdzieś tam czai, zło polityczne, ale też zło, w ogóle zło moralne, że to zło jest w nas, że jakby cały czas powinniśmy stać na straży tego dobra, też w sobie zbudować taką kresową stanicę, że ta kresowa stanica to nie jest tylko dwór ziemiański, ale też my jesteśmy taką kresową stanicą i tu by można było też zastosować to zawołanie, które pojawia się
chociażby u Floriana Czarnyszewicza, czyli to rycerz i Polak prawdziwy, ale w rozumieniu takim biblijnym, starotestamentowym, tak? Czyli to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu, czyli jakby żyj no, tylko taką ideą, którą no, sam jesteś w stanie wcielić w życie. Dobre podsumowanie naszej opowieści o Marii Rodziewiczównie, jej życiu, jej twórczości, jej poglądach. Bardzo dziękujemy gościom programu W Powiększeniu. Nie udałoby się tej opowieści snuć właśnie bez nich, a gośćmi byli dziś dr Paulina Subocz-Białek i dr Ireneusz Staroń, literaturoznawcy, krytycy literaccy. Pięknie Państwu dziękujemy.